Komisarz Unia Europejska, weto Polski da się przezwyciężyć. Komisarz Paolo Gentiloni, weto Polski i Węgier da się przezwyciężyć. Komisarz Unia Europejska do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni wyraził w niedzielę opinię, że weto Polski i Węgier wobec unijnego budżetu zostanie przezwyciężone. W wywiadzie dla telewizji RAI były premier Włoch powiedział, że oba te kraje także potrzebują pieniędzy. Moja opinia polityczna jest taka, że na koniec weto Polski i Węgier zdołamy przezwyciężyć, oświadczył unijny komisarz, odnosząc się do weta obu krajów w związku z powiązaniem unijnego budżetu z praworządnością. To kraje dotknięte przez pandemię, które potrzebują tych środków i otrzymają sumy nie mniejsze niż Włochy, jeśli uwzględni się ich ludność. Bardzo trudno byłoby im to odrzucić, dodał Gentiloni. Słowa te odnoszą się do Funduszu Odbudowy na walkę ze skutkami koronakryzysu. Weta zostaną przezwyciężone dzięki pewnym sposobom poprzez dyplomację, zaznaczył unijny komisarz. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. W czwartek premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban, podpisali deklarację, w której podkreślili, że wspólnym celem obu rządów jest przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego.